obsłużone auta z minimum 15-letnim stażem. Nieszablonowe stylizacje i wciąż drzemiący pod maską demon. Witajcie w świecie, w którym leciwe auta przeżywają drugą młodość. W świecie Wrak Race. Zwycięstwo na trzech kołach to jest wielki sukces, wielka klasa. No, widać i na trzech da radę jechać. Też się nie spodziewałem, ale nawet mówię, się do środku nawet się nie wie, co się dzieje na zewnątrz. Nawet nie wiedziałem, że nie mam koła. Nerwówka przed kolejnym startem? Na luzie, jak zwykle. Bezstresowo. Wyrwała nam chodnicę po 10 minutach. Naprawiliśmy na trytki taśmę. Jedziemy dalej. Chodnica i płoszki się na części urywają. No i koła, przed chwilą wyrwałem koło na tym pierwszym OS-ie, tak? Co jest najważniejsze w takim wyścigu? Pokora. Pokora, no i wiadomo, no, żeby się nie zadawać tutaj za jakieś kolizje duże. Zabawne to jest. Podoba mi się. Jestem pierwszy raz, żona mnie zaciągnęła. Zrobiło wrażenie. Dobrze się ludzie bawią. Mam nadzieję, że oczywiście są na tyle świadomi, że sobie krzywdy nie zrobią. Super zabawa. Bardzo fajna rzecz. Zamiłowanie od dziecka. Mała lubi tak popatrzeć na samochody, które się ścigają. Adrenalina jest naprawdę wysoka, no bywa ciężko, są sytuacje, w których naprawdę trzeba wykazać się umiejętnościami, a tutaj doświadczenia z poprzednich edycji naprawdę pomagają. Bo jak przyjechał na pierwszy bieg, była nubka sztuka, tak, niebita. Pierwszy właściciel nie mnie spłakał, jak sprzedawał. Co jest najważniejsze w Wrak Race'ie? Żeby dojechać, żeby przetrwać, żeby wygrać? Ja myślę, że najważniejsza jest dobra zabawa i niezależnie od tego, czy się przejdzie całość, to ważne, żeby dobrze się bawić, tak? A jak to podejdzie do wyścigu, to już sprawa indywidualna. Nie ma Pan ochoty przesiąść się do takiego wraku i pośmigać? Syn proponował, żebym swój samochód, ale szkoda mi trochę. Bardzo bym chciał, świetna zabawa, na pewno. Rywalizacja jest ostra, więc emocje są bardzo, bardzo fajne. Nerwy są, ale to już później odpuszczę. Do ostatniego finałowego wyścigu pozostało 10 minut, a w naszej ekipie trwa zażarta walka z czasem. Jarek, co się stało? Miseczka pękła, olejowa. Próbujemy ją tu zakleić taśmą. Domowe sposoby. Domowym sposobem, domowy najlepszy.